dzisiejszych czasach pełna jest wokół nas nienawiści. Dużo mówi się o miłości, ale zbyt często zapominamy o jej praktykowaniu. Może zamiast wdawać się w niepotrzebne kłótnie, napędzać spirale hejtu, bądźmy bardziej otwarci na innych ludzi. Okazujmy im swoją troskę, swoje zainteresowanie. Pomagajmy im w ich problemach. Żyjemy w różnych środowiskach. W pracy, szkole czy uczelni nie możemy być obojętni na problemy innych ludzi. O to właśnie chodziło Jezusowi w przesłaniu miłości. Myślę, że dzisiaj szczególnie warte są słowa papieża Jana Pawła II, aby praktykować miłość w każdej sytuacji życiowej. Najważniejsze to jest nie zasłonić sobą miłości, a dawać ją innym.